W Piaśnicy jest ich trzech. Ojciec, stryj i wuj. A kuzyn ojca? Ksiądz. W nieznanym miejscu między Gorzędziejem a Tczewem też zamordowany. Lasy w okresie II wojny światowej były niemymi świadkami bestialskich zbrodni. Niemieccy i rosyjscy oprawcy w cieniu drzew mordowali najwartościowszych synów i córki polskiego narodu. Do tych strasznych miejsc, budzących przerażenie, zaliczyć należy także lasy piaśnickie, położone niedaleko Wejherowa, na Kaszubach. Jesienią 1939 roku dokonywane tam pierwsze masowe egzekucje na ziemiach okupowanych otwierały krwawy rozdział zbrodni ludobójstwa II wojny światowej. Jan Paweł II uczył nas, jak patrzeć na tego typu miejsca. Ukoronowaniem właśnie tego nowego spojrzenia to był proces beatyfikacyjny. Wyniesienie do godności błogosławionych 108 męczenników II wojny światowej, wśród nich Borysana Lica z Lasów Piaśnickich. Więc to miejsce nasze, Lasy Piaśnickie, zostało włączone w to całe martyrologium, czyli martyr, to znaczy świadek przede wszystkim. Już to uczy spojrzenia, przypatrzeć się świadkom, którzy potrafili właśnie złożyć to świadectwo życia przez męczeństwo. Gdańsk w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej nosił status wolnego miasta. Taką rolę wyznaczono mu na konferencji w Wersalu, ustanawiającej nowy ład w Europie po zakończeniu I wojny światowej. W latach 20. niedaleko Gdańska, na terenie należącym do Polski, powstało miasto Gdynia z nowoczesnym portem i stocznią. Rzesza Niemiecka jako państwo nigdy nie pogodziła się z postanowieniami traktatu wersalskiego. Zawsze, prawda, tą sprawę podnosiła, zmierzała do rewizji, ale ten proces w latach 20. nie był jeszcze tak ostry i nie groziło to jakimiś konfliktami, które by się przekładały na relacje polsko-niemieckie, sąsiedzkie. Po dojściu hitlerowców do władzy w Niemczech, również w Gdańsku umacnia się i rośnie w siłę Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotników, NSDAP. Wolne miasto Gdańsk coraz częściej wykorzystywane jest jako brama wypadowa do akcji szpiegowsko-dywersyjnych na sąsiednie tereny. Wszystkie te działania mają jeden cel – przygotowanie przyszłej zagłady ludności polskiej Pomorza. Cała grupa, która zasiedliła tutaj aparat represji, to nie tylko były osoby, które przyjechały z Rzeszy, ale to były osoby, które funkcjonowały tutaj w policji Wolnego Miasta Gdańska. Jako znające tenże teren, to one przygotowywały całą tutaj akcję. Dzięki materiałom szpiegowskim opracowywano listy polskich, w tym kaszubskich, działaczy politycznych i społecznych. Przy nazwiskach wpisywano groźnie brzmiące słowa gefährlich, unbrauchbar, hinterlistig, niebezpieczny, niepotrzebny, podstępny. Niemcy posługiwali się specjalną książką Sonderfahndungsbuch Polen, czyli specjalną księgą policyjną gończą, gdzie były wypisane nazwiska z podanymi adresami osób, które należało w pierwszej kolejności aresztować. Z zachowanych kwestionariuszy, które zakładano ludności polskiej, wynikało jednoznacznie, że były to dane bardzo szczegółowe. Nie tylko imię, nazwisko, zawód, ale również stosunki rodzinne, przebieg kariery zawodowej, wszystkie odznaczenia, jakie ta osoba otrzymywała. Nawet były streszczenia co niektórych wystąpień na wiecach, jakichś tam spotkaniach, czasem były dopiski. Wielki podżegacz albo nastawiony antyniemiecko. 1 września 1939 roku atakiem na polską placówkę wartowniczą na Westerplatte rozpoczyna się II wojna światowa. Przyniesie ona zagładę setek tysięcy ludności cywilnej różnych narodowości. Polacy w hitlerowskich planach eksterminacji znaleźli się na pierwszym miejscu.
mając właśnie listy, było bardzo łatwo aresztować pierwszego dnia, można powiedzieć, elitę polską z Wolnego Miasta Gdańska, aresztowanych aż 1500 osób, a w następnych dniach doprowadzono do aresztowania 4,5 tysiąca działaczy polonijnych. To jest bardzo duża liczba, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że około 10 tysięcy dorosłych mężczyzn należało do Gminy Polskiej Związku Polaków. Ojciec przyszedł od sąsiadów i wtem nadjechali właśnie gestapowcy i wtedy zapamiętałem jedną rzecz. Bladł, no bo już też słyszał, że już innych aresztowano. Był bardzo dobrym ojcem. Kochaliśmy go wszyscy, a pięcioro nas było. Hel się poddał 2 października 1939 roku i żołnierzy polskich wieziono kutrami wojskowymi do Gdyni, na dworzec morski i tam dokonywano selekcji. Na ojca już w tym czasie czekało gestapo. Gestapowiec zwrócił się do ojca czystą polszczyzną, nazwisko. Dyrektor Galu Plinius przyniósł ojcu w sierpniu 2 bilety. Panie Hunstorf, niech pan wyjeżdża. Dzisiaj ostatni statek odchodzi. Panu nie podarują. Potem był uprzedzany z kolei przez znajomych po zwolnieniu jako zakładnik. Panie Hunstorf, niech pan wieje. Jak pana wypuścili, niech pan im ucieka z drogi. Ale ja nikomu nic nie zrobiłem. 26 października, pamiętam to w południe, byliśmy w domu, ojca nie było, ale była matka z nami i trójka dzieci. Siostra miała wówczas lat 4. Przyszło 2 gestapowców. Wychodząc powiedzieli, to niech się mąż zgłosi na Kamienną Górę. Niemcy na terenie pomorskim zaczynają poszukiwania, nazwijmy to, żywiołu polskiego, tych, którzy aktywnie występowali na rzecz państwa polskiego w okresie dwudziestolecia lub dosyć negatywnie występowali przeciwko narodowemu socjalizmowi, przeciwko III Rzeszy. 19 września 1939 roku w niemieckim już Gdańsku witano Adolfa Hitlera. Niespełna 2 tygodnie później przywódca nazistowskich Niemiec wzywał: Polacy mogą mieć tylko jednego pana, a jest nim Niemiec. Dlatego należy wszystkich przedstawicieli polskiej inteligencji wytępić. Wszystkie więzienia były przygotowane na to, żeby je zapełnić aresztowanymi Polakami. W Gdyni zapełniano więźniami wszystkie kina, większe obiekty, właściwie wszędzie, gdzie tylko można było skomasować jakąś większą grupę ludzi. Przygotowano obóz w Stutthofie, w granicznej wsi. Obóz w Stutthofie powstał 2 września 1939 roku i był pierwszym obozem koncentracyjnym założonym przez Niemców na ziemiach obecnego państwa polskiego. Pierwszymi więźniami byli Polacy, w większości mieszkańcy Gdańska i Gdyni, skazani na powolne umieranie. Wykonawcą woli Hitlera na Pomorzu był gauleiter gdańskiego NSDAP Albert Forster, prezentujący zdecydowanie antypolską postawę. Welcher Art seid ihr denn?
Jak brat przyjechał, to mama mówi, żeby on ma się na gminę stawić, że tam go wzywają. O, i płakała, mówi, nie jedź, bo ona się bardzo boi. A on mówi, czego? Ja przecież nikomu nic nie zrobiłem. Czego ja się mam bać? Przy szosie my mieli takie poletko pola, ziemniaki. Ja tam kopała te ziemniaki. A teraz widzą, że jedzie samochód. W ten czas samochodów nie było. Stanęłam i patrzę. Tak, jadą Niemcy, SS-mani. A z tyłu siedział Nowak. Jak on mnie zobaczył, tak on tak aż twarz do szyby przyłożył i mnie na migi pokazywał. Jakby się żegnał ze mną, na końcu aż mnie pokiwał. Chociaż nie wiedział, że ja będę jego synową. Wśród aresztowanych znalazła się także przełożona zakonu zmartwychwstanek Zweicherowa, siostra Alicja Kotowska. Dziś już błogosławiona męczennica Piaśnicy. Oni już byli w tym więzieniu w Zweicherowie. Wtedy siostra najstarsza jeździła do nich. I jak ona rano przyjechała, to z dołu w piwnicy stał taki też, co oni wzięli z Karlikowa. To był Wolski. Dobrze my się tam znali. Tak on mówił, waszych tu już nie ma dziś. Stacha nie ma i Nowaka oni już zabrali dziś rano. I wywieźli, oni nas wywożą. Całe miasto obserwowało, co się będzie działo dalej z tymi ludźmi. Stąd jest tak dużo świadków wywożenia ludzi samochodami ciężarowymi w kierunku Lasów Piaśnickich. Znalazłam też takie relacje, że dzieci jechały za tymi samochodami na rowerach. Nie były potem dalej przepuszczane, bo była sieć posterunków. Niemniej są relacje, że słyszano strzały, a samochody wracały puste. Wiem też od matki, że miała dwa widzenia z ojcem, tam w Gdańsku, ale dowiedziała się tylko tyle, że przy każdym kontakcie z tymi władzami z Gestapo wmawiano ojcu, że jest Niemcem i go zaraz wypuszczą. Oczywiście ojciec odmówił, że nie, że jest Polakiem i czuje się Polakiem i nie zmieni narodowości. No to tak się skończyło, że 10 listopada przewieziono ich z Gdańska do Zweicherowa, do więzienia, a 11 listopada zrobiono ten mord w święto odrodzenia Polski w Lesie Piaśnickim. Mama prowadziła w pierwszych dniach wojny taki notatnik, w którym notowała i wydarzenia w rodzinie i swoje sprawy związane z prowadzonym sklepem, z interesem. To jest 10 listopada 1939 roku. Ja i August jesteśmy u Józefa w Sisztange w Gdańsku. Doręczyć nie można nic, prócz bielizny. W dniu tym wywieziony w stronę Zweicherowa. Ojciec jako leśnik miał taki notatnik. Na brzegu tego notatnika sobie taką wypisał sentencję czy myśl. Ziemio, bądź matką, prochom bohaterów poległych za wolność. Brawo!
11 listopada. Sądzę, że tą datę wybrano celowo ze względu na Święto Narodowe Polski. Celem Rzeszy Niemieckiej było zniszczenie całkowicie państwa polskiego i doprowadzenie do takiej sytuacji, żeby to państwo nigdy nie powstało. Dlatego też wybrano na ten dzień ludzi z elit Wybrzeża Gdańskiego. Siostra Alicja mówi, a nieważne, gdzie ciało będzie pochowane. To ważne, żeby dusza została, dusza była zbawiona. I jej takie powiedzenie to było, żeby się zjednoczyć z Chrystusem jak kropla wody w oceanie. Też tak opatrzność Boża sprawiła, że właśnie my, gdzie jej ciało jest złożone, my nie wiemy. Tam, na tym miejscu, w Miastach Piaśnickich, w grobie numer 7, kojarzymy z błogosławioną Alicją, w czasie ekshumacji znaleziono różaniec jej. Był to fragment, bo był spalony, zniszczony, który się zachował. Piaśnica jest też miejscem, gdzie na pewno spośród różnych grup społecznych największe straty poniosło z tego obszaru, z tego terenu duchowieństwo. Prawdziwa wiara, religia potrzebuje głębokiego osadzenia w przestrzeni, czyli w ojczyźnie. Więc dobry ksiądz zawsze będzie patriotą. I stąd byli oni jako jedna z tych podstawowych grup pierwszych przeznaczona do całkowitej eksterminacji. Adolf Hitler nie krył swojej niechęci do wiary i religii. Wypowiadał się w tej kwestii zdecydowanie. Można być albo Niemcem, albo chrześcijaninem, nigdy jednym i drugim. Księża będą musieli sami sobie wykopać grób. W Lasach Piaśnickich zamordowano ponad 2000 polskiej inteligencji z Pomorza Gdańskiego. Tu także w ramach akcji eutanazyjnej likwidowano pacjentów szpitali psychiatrycznych, jak również rozwiązywano problem polskiej mniejszości narodowej. Ogółem w Niemczech mieszkało około 1,5 miliona Polaków. W maju 1939 roku, po okresie hitlerowskich prześladowań i przymusowej germanizacji, do narodowości polskiej przyznawało się już tylko 14 tysięcy osób. Wszystko wskazuje na to, że większość z nich zamordowano w Lasach Piaśnickich. Hitler domagał się wytępienia ich co do jednej osoby, żeby nie było śladu po nich. Z obozów internowania zaczęto ich wywozić z Rzeszy. Między innymi taki jeden z obozów był w Norymberdze. W tej grupie też kolejarze stwierdzili obecność rodzin niemieckich, których było znacznie mniej niż Polski, a także mówiących po czesku. I tutaj na temat tych rodzin wiemy jak najmniej. Polscy kolejarze pytali się, czy oni wiedzą, dokąd są wywożeni, to informowali ich, że do jakichś obozów przesiedleńczych albo do obozów pracy gdzieś koło Krokowej. Chyba tam nikomu z tych osób nie przyszło na myśl jeszcze na stacji w Wejherowie, że oni zostaną za chwilę rozstrzelani.
Większość ofiar w Piaśnicy jest nieznana. Opieramy się cały czas na szacunkach, na badaniach pani doktor Barbary Bojarskiej z Instytutu Zachodniego, która badała bliżej problem Piaśnicy w latach 60. Jej zdaniem zamordowano około 10, a nawet do 12 tysięcy ludzi przywiezionych z Rzeszy, właśnie tych całych pełnych rodzin. Ona też się opierała w swoich szacunkach na badaniach przeprowadzonych w Poczdamie. Odnalazła tam dokumenty tworzenia tych obozów internowania dla polskiej mniejszości w Niemczech. Rzeczywiście były takie rozkazy aresztowania całych rodzin, umieszczania ich, izolowania w obozach internowania, a potem wywożenia. Poza oprawcami, zarówno z Selbstschutzu, jak i z SS, świadkami mordów piaśnickich byli jedynie mieszkańcy okolicznych wsi. Relacja Elżbiety Elwart, wówczas młodej kobiety, jest wyjątkowym dowodem bestialstwa niemieckich katów. Kobieta przez przypadek znalazła się na miejscu egzekucji i cudem uniknęła śmierci. Zobaczyłam wiszące na drzewie zwłoki księdza Bolesława Witkowskiego. Spostrzegłam też pod innym drzewem dwóch mężczyzn w białych koszulach. Obaj byli mocno zakrwawieni, a jeden z nich trzymał dziecko, może 2-letnie, za nóżki. Rozdzierał je, a potem uderzał główką kilkakrotnie o drzewo. Uzmysłowiłam sobie, że to tu jest miejsce masowych mordów, dokonywanych na Polakach, o których wszyscy w sąsiednich wsiach mówili. Walter Malke, niemiecki rolnik wezwany do kopania grobów w lesie piaśnickim, relacjonował po wojnie. Leśniczy odprowadził nas do lasu leśnictwa piaśnickiego i tam sam odmierzył przestrzeń 8 na 5 metrów i polecił wykopać dół głębokości 2,5 metra. Wykopaliśmy około 10 dołów o powyższych rozmiarach. W 2 lub 3 dni po wykopaniu pierwszego dołu słychać było w porze popołudniowej strzały karabinów maszynowych. Domyśliłem się, że przy tych dołach odbywa się właśnie rozstrzeliwanie Polaków. Autorem zdjęć z miejsca egzekucji w lesie piaśnickim był Niemiec Waldemar Engler. Kilkadziesiąt lat po wojnie Józef Czoska, fotograf z Wejherowa, opowiedział swojemu koledze po fachu o niecodziennym wydarzeniu, którego był świadkiem jesienią 1939 roku. Mówi, teraz mogę ci to powiedzieć, że ja u tego fotografa Waldemara Englera pracowałem jako uczeń. Mówi, pewnego dnia, mówi, kazali nam wszystkim uczniom wyjść. I kazali przyjść o godzinie 5. Myśmy się nie chcieli spóźnić, przyszliśmy trochę prędzej, za 5:05 może to było. I po raz pierwszy zobaczyłem swojego szefa w czarnym mundurze. Mówi, myśmy się zorientowali, że była na pewno jakaś czarna robota. No i spojrzeliśmy w kosza. W koszach znaleźliśmy takie stare zdjęcia, które im się nie udały. Co prawda te zdjęcia żeśmy schowali i do talerza włożyli i utrwalili. Na zdobytych przez Józefa Czoskę zdjęciach widać ubranych po cywilnemu członków paramilitarnej organizacji Selbstschutz, dokonujących egzekucji. Selbstschutz był organizacją bandycką. I tu należy użyć tego słowa. Nie można mówić o nich w charakterze partyzantów, kombatantów. To byli po prostu bandyci. Selbstschutz to nie tylko sprawy ideologiczne, nie tylko sprawa walki pomiędzy Polakiem a Niemcem pod względem narodowościowym, ale rzeczywiście znane są w literaturze przypadki, kiedy to wiadomym było, że do Selbstschutzu szły osoby, które żywiły jakieś zatargi osobiste, wywodzące się jeszcze z okresu przedwojennego, a czasem chodziło po prostu o szybszą możliwość przejęcia majątku polskiego.
rzeczywiście organizacja ta wymykała się spod wszelkiego rodzaju kontroli. Zelbschutz jak szybko powstał, tak szybko został rozwiązany, bo jest to tak samo rok 1939, a nazwijmy to przypadkowy pożar archiwum Zelbschutzu, również z roku 1939 zniszczył wszystkie akta. Czyli zależało na ukryciu ogromu tutaj nieprawości, zbrodni, a co z drugiej strony przekłada się cierpienia miejscowej ludności. Czytam taką relację hitlerowca, który stał na czele Zelbschutzu, który pisze do Himmlera, że to rozstrzeliwanie mu przynosi satysfakcję. Do nieprzejednanej postawy swoich podkomendnych wzywał dowódca Zelbschutzu na Pomorzu Ludolf von Alfensleben. Teraz wy jesteście tutaj narodem panów. Miękkością i słabością jeszcze nigdy niczego nie zbudowano. Nie wolno wam być miękkimi. Musicie być nieubłagani i usunąć wszystko, co nie jest niemieckie. Ci mordercy z Piaśnicy, którzy powracali wieczorem do domu, już podpici, poszli do Tafe Berlin. To jest obsługa była kelnerów Polaków, którzy znali język niemiecki. Rozmowy między tymi oprawcami były tego typu, że no dobrze, ale powiedz, dlaczego myśmy ich zamordowali? Po co? To nie można było to jakoś inaczej rozwiązać? Mówi, jak to? Oni musieli ponieść karę za to, że wybudowali to miasto i ten port. Oprócz Zelbschutzu, w akcjach eksterminacyjnych na Pomorzu uczestniczyły oddziały Policji Bezpieczeństwa. Gdańska jednostka SS Wachsturmbann Einmann, dowodzona przez Kurta Einmana, oraz Einsatzkommando 16 pod zwierzchnictwem SS Obersturmbannführera doktora Rudolfa Trögera. Po wojnie, podczas procesu w Hanowerze, Kurt Einmann przyznał się do zamordowania 1200 pacjentów zakładów psychiatrycznych. Nie wspomniał o innych ofiarach mordów w Piaśnicy i lasach szpęgawskich niedaleko Stargardu Gdańskiego, gdzie również jego podkomendni mordowali mieszkańców ziemi kaszubskiej. Kurta Einmana po kilkuletnim procesie skazano na 4 lata, z czego w więzieniu odsiedział jedynie 2. Członkowie Zelbschutzu, obawiając się odpowiedzialności, tuż przed końcem wojny opuścili Pomorze Gdańskie, wtapiając się w tłumy niemieckich uchodźców. Większość oprawców z Piaśnicy pozostała do końca życia bezkarna. Okazało się, że większość z nich żyła na terenie Niemiec Zachodnich. Jeden z nich nawet zmarł dopiero w 2000 roku. To do pozostałych sprawców zbrodni będziemy prowadzić analogiczne czynności, to znaczy będziemy się starali potwierdzić ich zgon. Również Ludolf von Alfensleben nie odpowiedział za swe zbrodnie. Dowódca Zelbschutzu na Pomorzu po wojnie uciekł do Argentyny, gdzie w 1970 roku zmarł jako szanowany obywatel. Albert Forster, namiestnik Pomorza Gdańskiego, który wzywał Niemców, by wytępili Polaków, począwszy od kołyski, po wojnie usiłował ukryć się na zachodzie. Zatrzymany przez Anglików, jako zbrodniarz wojenny przekazany został do Polski. Sądzony przez Najwyższy Trybunał Narodowy w Gdańsku i skazany na karę śmierci. Podaje się, że wyrok wykonano w więzieniu warszawskim na Mokotowie w 1952 roku. Pierwsze spojrzenie, zetknięcie z tym miejscem po wojnie nie tylko wywało zgrozę, ale budziło gorycz, wręcz nienawiść do oprawców. Ludzie tu stawali, pytali, jak to możliwe, żeby można dokonać było takiej zbrodni na dzieciach, niemowlętach. I tak początkowo więc pytanie, dlaczego? Odpowiedź była jedna, dlatego, że byli Polakami. Poszukiwania powojenne doprowadziły do odkrycia i zlokalizowania 30 mogił. W ramach prac ekshumacyjnych zbadano dokładnie 26 i tylko w 2 znaleziono ciała ludzkie, 305 zwłok. W jednej z tych mogił przy ekshumacji matka rozpoznała ojca. I proszę sobie wyobrazić, że na
tyle tysięcy, kilkanaście tysięcy tych zamordowanych zidentyfikowano 55. I w tym mojego ojca. Mama identyfikowała go właśnie po takich oznakach pocztowych, bo pamiętała dobrze, że dała mu sweter pocztowy, a więc to był charakterystyczny. I ojca szybko rozpoznali, dlatego że on nie miał jednej nogi, którą stracił na pierwszej wojnie, i po koszuli, na koszuli, który był inicjałem. I dostał, był lekarz i stwierdził, że dostał strzał prosto w serce. Nie znalazłem. Raz tylko krzyknąłem w lesie ojciec. Ale potem okazało się, że ubiór jednak to nie był ten. Większość ciał ofiar Piaśnickiego mordu spalono w sierpniu 1944 roku. Niemcy w ten sposób próbowali zacierać ślady swoich zbrodni. Zaraz po wojnie ludzie zaczęli chodzić do lasów Piaśnickich. Właśnie w październiku odbyły się dwie takie pielgrzymki. To były tysiące ludzi, co szło na tą pielgrzymkę, tam by oddać cześć, pomodlić się przy grobach. No to po dwóch, trzech latach zabroniono. Nie było wolno. Nie było wolno tam nabożeń żadnych odprawiać. Ginęły tam elity, a to było faktem dla władz niewygodnym, bo woleliby, żeby opowiadać, że na tych terenach zginęli robotnicy, chłopi, a nie księża, nauczyciele, czy też jacyś urzędnicy, czy pracownicy samorządów terenowych. Ten system komunistyczny także na marginesie stawiał tych ludzi, którzy zginęli w lesie Piaśnickim. Tadeusz Boldwan, jego ojciec zginął w Piaśnicach, kiedyś wypowiedział się, że te ich rodziny w nowej Polsce, tej powojennej, nie znalazłyby racji bytu. Byłyby też nacenzurowane ze względu na swoją postawę, na pracę, którą wykonywali, na swój takie właśnie spojrzenie patriotyczne, odniesienie do wartości itd. Spotkałem się z taką z relacją z tym Bogurza od nauczycielki. Jak wojna wybuchła w 1939 roku, mąż został aresztowany. Wiedzieli się, że zginął w Piaśnicy. Po wojnie zaczęła dalej swoją pracę jako nauczycielka. Powiesiła krzyż na ścianie, rozpoczęła lekcje i kiedyś była kontrola z Urzędu Bezpieczeństwa. I tak patrzył, ten krzyż dlaczego wisi? No, ona mówi, jak to? Przecież jest wolność, jest Polska. Mój mąż za Polskę zginął w Piaśnicy. A oni do niej wtedy powiedzieli i mówi, to ją tak zabolało, nie? Oni tylko za nas dobrą robotę wykonali. W 1955 roku z inicjatywy lokalnej społeczności przy szosie prowadzącej z Wejherowa na miejsce masowych mordów w Piaśnicy stanął pamiątkowy obelisk. W tym samym czasie władze komunistyczne sprawę zbrodni uznały za zamkniętą. Z analizy akt śledztwa wynika, że Służba Bezpieczeństwa zabezpieczyła pewne dokumenty władz okupacyjnych dotyczące tej zbrodni. Między innymi listę osób zamordowanych oraz księgę donosów. Dalsze losy tych dokumentów nie są znane. Mamy świadków, którzy mówią, że widzieli te listy, te dokumenty. Niestety nie zostały one procesowo wykorzystane w żadnym postępowaniu karnym. Przyjęłam na siebie taką misję oddania imion i nazwisk ofiarom, które do tej pory nie były znane społeczeństwu polskiemu i uchodziły jako NN. Ale też staram się dojść później do rodzin, żeby móc stworzyć biogram tej osoby, bo to jest bardzo istotne, kim ona była, prawda? Dlaczego została rozstrzelana w lasach piaśnickich. Udało mi się w ten sposób tą liczbę doprowadzić do 852 nazwisk.
70 lat po wojnie już minęło, a ten temat wraca i to w sposób taki, można by powiedzieć, bardziej jeszcze dynamiczny. To nie był naród Niemcy, ludzi jakiś zacofany, a jednak był zdolny, żeby zaakceptować tę ideologię, bo kogoś karabinem można do czegoś zmusić. Ale właśnie Hitler przekonał najpierw swoich profesorów, lekarzy, którzy potrafili ludzi przecież wykorzystywać, żeby w sposób okrutny przeprowadzać różne badania. I to jest pytanie, na które my nie znajdziemy odpowiedzi. Ludzkość musi poszukiwać trwałego fundamentu człowieczeństwa, bo to jednak nawet nauka nie jest tym fundamentalnym wyznacznikiem naszej cywilizacji. Szacuje się, że w pierwszych miesiącach II wojny światowej na Pomorzu Gdańskim Niemcy zamordowali około 60 tysięcy Polaków. Lasy Piaśnickie, gdzie według niepełnych danych zgładzono 14 tysięcy osób, są symbolem tej zbrodni. Piaśnica do dzisiaj nie funkcjonuje w narodowej świadomości Polaków. O mordzie inteligencji polskiej ziemi kaszubskiej pamiętają jedynie mieszkańcy Pomorza Gdańskiego. Holokaust narodu żydowskiego, sowiecki mord w Katyniu przyćmiły zbrodnie dokonywane w 1939 roku na Pomorzu. A przecież winniśmy pamiętać, że hitlerowskie ludobójstwo zaczęło się tutaj.